W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Bracia i siostry tworzący tę eucharystyczną wspólnotę, prośmy pokornie Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Znałem Cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem Cię. Ty zaś przeważ biodra, wstań i mów wszystko, co Ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym Cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto ja czynię Cię dzisiaj twierdzą baroną, kolumną żelazną i murem ze spiżu przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Tobie, Panie, ucieczka moja, nie wstydu nie zaznam na wieki. Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości. Napełń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie. Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę i wiarę miał tak wielką, iż bym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Na zarycie w synagodze po czytaniu z proroctwa Izajasza Jezus powiedział: dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: czyż nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: z pewnością powiecie mi to przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza,
gdy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stóp góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie. Trwając w postawie stojącej, przyjmijmy błogosławieństwo księgą Ewangelii. Niech usłyszane Słowo Boże umacnia nas w wiernym wypełnianiu naszego powołania. Przygodne siostry zakonne, braci i braci kapłanów. Pozdrawiam też kapłanów diecezjalnych, diakonów i klerytów. Moi drodzy, aspersja, czyli pokropienie wodą święconą na rozpoczęcie Eucharystii, jest też symbolem Chrztu Świętego, tego wydarzenia w życiu każdego z nas, które w imię Trójcy Świętej zrodziło nas do życia w łasce. Nieprzerwanie od 2000 lat wody chrzcielne Nowego Jordanu przepływają przez Kościół, aby oczyszczać, uświęcać to, co zostało zabrudzone grzechem pierworodnym. Owocem łaski chrzcielnej jest bardzo bogata rzeczywistość. Obejmuje ona odpuszczenie grzechu pierworodnego. Jeśli chrzest udzielany jest w życiu dorosłym, to także odpuszczenie wszystkich grzechów osobistych. To narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się dzieckiem samego Boga, członkiem mistycznego ciała Chrystusa, jakim jest Kościół i świątynią Ducha Świętego. Jest to więc nasze wspólne dziedzictwo i droga wiary wszystkich synów i córek Kościoła, których Bóg swej odwiecznej miłości kocha miłością miłosierną i odkupieńczą miłością swojego Syna Jezusa Chrystusa. Bowiem, tak jak usłyszał Nikodem w ten dla siebie ważny wieczór, Jezus powiedział: Bóg tak bowiem umiłował świat, że swego Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Dziś, kiedy tworzymy niedzielną eucharystyczną wspólnotę w katedrze kieleckiej poszedzoną u modlących się z nami, dzięki diecezjalnemu Radiu M Kielce, pragniemy dziękować Bogu za łaski roku życia konsekrowanego, który z woli Ojca Świętego Franciszka przeżywaliśmy przez ostatnie miesiące. Razem dziękujemy Ojcu, jak pisał papież Franciszek, który nas powołał do pójścia za Jezusem w pełnym posłuszeństwie Jego Ewangelii i w służbie Kościołowi, oraz wlał w nasze serce Ducha Świętego, dającego nam radość i sprawiającego, że świadczymy
całemu światu o Jego miłości i Jego miłosierdziu. Przez dar Bożego Słowa podążajmy więc drogami wdzięczności i uczmy się wdzięczności, aby mieć świadomość tego, co otrzymaliśmy i za co Bogu należy dziękować. Przesłanie proroka Jeremiasza z pierwszego czytania jest jednym z piękniejszych w całym Starym Testamencie, ponieważ prorok przypomina o tym, jak niesamowicie Bóg jest blisko każdego ludzkiego życia, które przychodzi na świat. Niezależnie od tego, jak i gdzie ono przychodzi na świat, Bóg nim nie gardzi, czego tak często brakuje człowiekowi. Bóg zawsze jest po stronie człowieka i dziś mówi nam po raz kolejny: nie lękaj się, ja jestem z tobą, aby cię ochraniał. Tę prawdę o bliskości Boga ukazuje nam w pieśni wdzięczności psalmista Pański. Nie tylko w tym dzisiejszym psalmie, ale w tych wszystkich, które znamy. Dziś ta wdzięczność wylewa się obficie z psalmu 71, gdzie autor natchniony przypomina, że Bóg w ludzkim życiu obecny jest zawsze. Od łona matki, poprzez młodość, aż do pełni lat. Bóg, który jest miłością, z tej obecności nie rezygnuje, ale ją konkretyzuje obecnością Jezusa Chrystusa, swojego Syna. Misja Jezusa, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego, jest misją z miłości i dla miłości, chociaż przez wielu nie rozpoznano, tak jak przez mieszkańców Nazaretu. Brak wiary, a przede wszystkim pycha, zamykają serca na przyjęcie orędzia, z jakim Jezus stanął pośród swoich. Pewnie z wielkim żalem, chociaż z tą samą miłością, Jezus wypowiedział znamienne słowa: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Niestety, te słowa Jezusa są wciąż aktualne, kiedy współczesny świat nie rozpoznaje, czym jest habit zakonny, kiedy nie rozumie, czym jest konsekracja i wybór drogi rad ewangelicznych, kiedy nie rozumie, co oznacza krzyż zawieszony na piersi kapłana czy osoby zakonu. Bracia i siostry, bez wiary i miłości nawet cuda nic nie znaczą, a za którymi świat tak chętnie biega. Tak było za czasów Jezusa i tak jest dzisiaj. Potrzebne są nam zatem światłe oczy i serca. Oczy serca i wiary, aby rozpoznać Jezusa jako naszego Pana i Odkupiciela. Świadkami takiego owocnego rozpoznania Jezusa Chrystusa są osoby konsekrowane, żyjące w różnych charyzmatach swoich zakonów i zgromadzeń żeńskich i męskich. Dobrowolny wybór drogi rad ewangelicznych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, budowany nieustannie na fundamencie łaski Chrztu Świętego, Eucharystią i modlitwą, pozwala na nowe widzenie sensu ludzkiego życia w relacji do Boga i do bliźniego. Miłość, której Bóg nikomu nie skąpi, rozdana jest w ludzkich sercach przez Ducha Świętego, jak pisał święty Paweł w liście do Rzymian. Jest ona miłością cierpliwą i łaskawą, taką, która nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą,
wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma, bowiem miłość nigdy nie ustaje. Jak słyszeliśmy to w drugim czytaniu z pierwszego listu do Koryntii. Moi drodzy, tak nieustała miłość świętego Maksymiliana Marii Kolbego, kiedy oddawał swoje życie za współwięźnia w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Jak ktoś powiedział, święty Maksymilian, oddając swoje życie za Franciszka Gajowniczka, oddał życie za wszystkich, bo przypomniał tym pogardzonym ludziom, że jest prawdziwy świat, który potrafi kochać i przebaczać. Że jest taki świat, który jest zdolny do walki o prawdę w imię Jezusa Chrystusa. Mimo, że przecież szalały w sercach SS-manów i całej niemieckiej załogi morze nienawiści i pogardy dla człowieka. Tak nieustała miłość franciszkańskich misjonarzy męczenników Pariakoto, co dopiero beatyfikowano. Z taką miłością oddawały swoje życie nazaretanki i błogosławiona dominikanka Julia Rodzińska, zamordowane przez Niemców i wiele, wiele innych sióstr. Z mocą wiary i miłości sięgającej pierwszej konsekracji kościelnej trwają na modlitwie siostry kontemplacyjne w naszych klasztorach, w Pęcinach, Imbramowicach, Kielcach i na świętej Katarzynie. Wiara i miłość wyznaczały pielgrzymie szlaki mnichom, którzy przyszli na święty krzyż i do Jędrzejowa. Ewangeliczna wiara i miłość kolejnych pokoleń osób konsekrowanych pozwalały dostrzegać potrzeby braci i sióstr i tworzyć dzieła miłosierdzia, szpitale, przytułki i hospicje. Z tej ewangelicznej wrażliwości zrodziły się dzieła wychowawcze, szkoły i przedszkola, a przede wszystkim codzienna obecność w życiu wspólnot parafialnych. Bracia i siostry obecni w Bazylice Katedralnej i wy, bracia i siostry obecni przy odbiornikach radiowych. Jestem daleki od jakiegokolwiek podsumowania i statystyk, ale jestem serdecznie wdzięczny za waszą apostolską obecność osób konsekrowanych wśród zakonnych kapłanów i braci w życiu Kościoła Kieleckiego. Nie tylko dzisiaj, ale obecnych w całej jego historii. Wszyscy jesteśmy wam wdzięczni naszą szczerą modlitwą i świadomością, że przynosicie obfity owoc waszej często skromnej pracy, obecności, modlitwy, cierpienia i ofiary. Razem z wami przez wstawiennictwo Maryi, łaskawej Pani Kieleckiej, ufnie modlimy się o nowe powołania do życia konsekrowanego, ponieważ ono jest znakiem oddanej i wiernej miłości do Jezusa Chrystusa, który jest z nami we wspólnocie Kościoła. Amen. Kościół zaprasza osoby konsekrowane do odnowienia ślubów i przyrzeczeń rad ewangelicznych. Korzystając z tej chwili łaski, łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, z naszym biskupem Janem, wszystkimi osobami konsekrowanymi na całym świecie. Osoby konsekrowane pragną odnowić swoje śluby i przyrzeczenia czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Odnowienie to przypomina, że źródłem i fundamentem ich konsekracji na drodze rad ewangelicznych jest sakrament chrztu. Osoby konsekrowane dokonają tego odnowienia swoich ślubów po wprowadzeniu księdza biskupa. Najdrożsi bracia i siostry,
Módlmy się. Bądź błogosławiony, Panie Ojcze Święty Boże, który swej nieskończonej dobroci poprzez Ducha Świętego w każdym czasie powołujesz mężczyzn i kobiety, aby doznawali łaski konsekracji przez sakrament Ducha Świętego. To Ty, Boże, sprawiasz, że wielu z nich wstępuje na drogę Rady Ewangelicznej. Kościele są znakiem radykalnego naśladowania Chrystusa, świadkami Ewangelii, głosicielami Królestwa Bożego i zapowiedzią nowego i wiecznego życia. Boże nieustannie wzywający, wielbimy Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen. Boże wielki, nie Ojcze pokorny, dziś odnawiam przed Tobą moje zobowiązanie do zachowania rad ewangelicznych, czystości, błogosław i posłuszeństwa w moim życiu konsekrowanym na Twoją chwałę. Przepraszam za niewierności i upadki w Twojej służbie i ufam, że dzięki Tobie moc w słabości się doskonali. Ty wybrałeś mnie jeszcze przed założeniem świata. Dlatego dziękuję Ci za łaskę Chrztu Świętego, przez który staję się dzieckiem Bożym. Przyjmij moją wdzięczność za powołanie do naśladowania Twojego Syna. Mając pewność Twojej wierności przymierzu, proszę, rozpal we mnie na nowo charyzmat Ducha Świętego na całkowite oddanie się służbie Kościołowi, moim braciom i siostrom spragnionym w Ewangelii i tym, którzy jeszcze błądzą po Twojej linii światła. Maryjo i wszyscy święci patronowie moi, umocnijcie mnie na drodze ku doskonałej miłości, aby Bóg był uwielbiony na wieki wieków. Amen. Maryja, Matka Jezusa i Matka każdego powołanego, niech Was strzeże, abyście żyli zgodnie ze wskazaniami reguł i konstytucji Waszej wspólnot. Niech założyciele i założycielki będą dla Was światłem na drodze powołania. A ja w imieniu Kościoła potwierdzam to sprawiedliwe odnowienie, włączone z ofiarą eucharystyczną i na dalszą drogę radosnej i pokornej służby Bogu w Kościele. Serca Wam błogosławię, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Ci, Panie, za Kościół powszechny, dar Chrystusa, za Ojca Świętego Franciszka, za Kościół Kielecki i jego pasterza Jana, za biskupów pomocniczych, wszystkich kapłanów, osoby konsekrowane i cały lud Boży. Z radością stajemy dziś przed Tobą, by wielbić Cię za całe dzieło zbawienia. Chwała Tobie, Panie. Bądź błogosławiony, Panie, Ojcze Święty, za wspólnotę osób konsekrowanych. W swojej nieskończonej dobroci, mocą Ducha Świętego, powołujesz w każdym czasie zastęp mężczyzn i kobiet, aby mogli być w Kościele znakiem radykalnego naśladowania Chrystusa, żywymi świadkami Ewangelii, głosicielami Królestwa, zapowiedzią nowego i wiecznego życia. Chwała Tobie, Panie. Nie mamy nic, czego byśmy wcześniej od Boga nie otrzymali. Pragniemy w tych symbolicznych darach złożyć Mu wszystko, co kryje się w naszych sercach. Kwiaty są wyrazem piękna i wielkiej wdzięczności naszych serc za wszelkie łaski, jakie otrzymujemy każdego dnia. Dar ołtarza. Jako pierwsi chrześcijanie chcemy się dzielić tym, co mamy. Składamy nasz dar na potrzeby misji. Woda, źródło życia. Przez nią podczas chrztu zostaliśmy zanurzeni w życie, w śmierci, zmartwychwstanie Jezusa. Dziękujemy za ten dar. Wino, które za chwilę stanie się krwią przenajświętszą dla zbawienia świata. Chleb, owoc pracy rąk ludzi i trosk doczesnych.
Naucz nas troszczyć się o ten pokarm, który trwa na wieki. Niech będzie źródłem siły w naszym pielgrzymowaniu do domu Ojca. Dzięki temu mogliśmy pokazać, jakim darem jest życie konsekrowane w Kościele i społeczeństwie, by także z wdzięcznością spoglądać w przeszłość, z pasją przeżywać teraźniejszość, z nadzieją obejmować przyszłość. Aby, jak mówił papież Franciszek, wykrzyczać głośno światu piękno życia konsekrowanego, zrobić prawdziwy Boży Raba. Ten rok był także dla nas prowokacją, aby powrócić do Ewangelii, odkryć źródło głębokiej Bożej radości. Po odkryciu radości iść głębiej i rozeznawać, że Bóg jest wierny i nam towarzyszy. Przeżywać konsekrację bez drogi na skróty. Żyć w braterstwie, we wspólnocie, która jest znakiem dla świata. Pogłębić relacje z pasterzami Kościoła, rodzinami i środowiskami, w których żyjemy. Modlić się o powołania do życia konsekrowanego. Dziękujemy księdzu biskupowi za ofiarę mszy świętej, za nieustanne towarzyszenie, życzliwą mść i pasterską troskę. I na ręce księdza biskupa pragniemy przekazać słowa wdzięczności wszystkim kapłanom naszej diecezji, księżom proboszczom, spowiednikom, za ich życzliwość i otwartość we współpracy na chwałę Pana. Bóg zapłać. Również jako kustosz sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej chcę zapewnić, że każdego dnia modlimy się za osoby konsekrowane, prosimy często o powołania kapłańskie, siostry zakonne na zakonki najczęściej. Nie, jeszcze więcej przychodzi, nawet z ósmą są tego świadkami. Kochani w Chrystusie, Panu, bracia i siostry, kończymy rok życia konsekrowanego, ale nie kończy się nasza przyjaźń z Jezusem, który jest miłosiernym obliczem dobrego, kochającego nas Ojca. Niech łaski tego roku umacniają nas wierność Chrystusowi, abyśmy wszyscy, którzy cieszymy się łaską wiary, szli za Chrystusem, wiernie służąc Mu we wspólnocie Kościoła, jako Jego uczniowie i misjonarze Jego miłosierdzia. A dar Bożego błogosławieństwa, które czerpie mocy i najświętszej ofiary, niech spocznie w każdym sercu. I abyśmy mogli chodzić bezpiecznie drogami naszego chrześcijańskiego życia. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Który stworzył mnie Sławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty.